Luzik, luzik. Jak tam kodzik ostatnio? Wiesz, mało zrobiłem, miałem trochę no, szkoły i tak nie ukrywam, że wiesz, trochę rzuciłem to na boczny tor. Więc dzisiaj nie wiem, jakbyśmy mogli jakoś tak, mógłbyś mi omówić coś bardziej z tego MVC, chociaż ja sobie to przyjrzałem i tak z tego co widziałem, to jest głównie ta metoda perform, prawda, że tam sobie po prostu oczekujesz tego, że co ci zwraca i tyle. A na przykład, poczekaj, wejdę jeszcze w kod. Tutaj w tym pierwszym części tego unit testu pobrałeś tam result action. A nie, nie, o Boże, nie, nic, nic. Dobra, źle spojrzałem, bo, a nie, chociaż nie. Masz, w jednym masz result action, perform, a w drugim jest MVC result. I czym to się różni na przykład, nie? Tak. To jakoś dziedziczy, czy to jest dziedziczący obiekt, czy o co w tym chodzi? To znaczy, to jest tak, że ten obiekt Result Actions możesz, no tak jak tutaj mieliśmy performa, nie? I po prostu z tego performa, jak się wykonało zapytanie, możesz powyciągać sobie rezultaty, rzeczy z tego, nie? Więc my sobie korzystamy po prostu z tego, co poszło. Moglibyśmy to wszystko napisać w jednym ciągu, kropek, żeby sobie pousuwał i byśmy nie wyciągnęli tego do zmiennej perform. I po prostu to był taki długi zapis, że tam perform, content type, później unexpect, ale lepiej to rozdzielić, dlatego że mamy sekcję when i then, nie? Spoko. I że po prostu w sekcji when jest wykonanie, co ma się zadziać, więc zrobiło to zapytanie, a w sekcji then już po prostu oczekujemy coś, nie? Spoko. Tak, właśnie mnie to zastanawiało, czym się różnią te obiekty. No tak, no to w sumie one się tylko różnią tym, że jeden jest jakby przed zapytaniem, bo budujesz zapytanie i ono się wykonuje, a później masz result, nie? Że po prostu robisz sobie asercję na tym, co się wydarzyło, czyli że status jest ok, że content jest ok, nie? Więc ten obiekt jakby jest samowystarczalny, może tak powiedzieć. Że Spoko. przyjmuje różne takie stany, że na początku jest przed, a później jest po. No. I to decyduje ten właśnie ten end expect, że już zaczynasz sprawdzać go, nie? Oczekiwać, co tam się wydzieje, zadzieje. Spoczko. Ale bo tam mówię, że tylko chyba to wystarczy. A coś jeszcze powinienem wiedzieć? Tak, nie wiem, tak sobie coś doczytać tam bardziej, czy. To znaczy, to będziemy lecieli dalej z tymi testami, nie? Ale jeżeli chodzi o ten mock MVC, to nie, no bo to jest tylko to, co się wykorzystuje normalnie w testach integracyjnych. Tak, Robisz właśnie performa. jest. A, sorry, chciałem się wydanie. No, tylko po prostu to się wykorzystuje, nie? Nic No, więcej. tak już tak szukałem tego, myślałem, że wiesz, że to będzie coś tak bardziej wielkiego, nie? No, znaczy wiadomo, że później im większe projekty, tym trochę to się bardziej customizuje, co nie? Mamy na razie jeden endpoint i no, na razie tyle to wystarczy, co nie? Żeby nie rozszerzać jakoś tego mocno, no ale to jest na juniora super, nie? Jak takie coś się już wie, że w testach integracyjnych sobie piszesz takie zapytania, no to jest super jak dla mnie. No, ale no, ogólnie możemy iść dalej z tym kodem, czyli kolejny krok, nie? Że okej, zrobiliśmy zapytanie do naszego serwisu, dostaliśmy success, czyli że przyjęło te liczby i nam wygenerowało nawet jakiś draw date. Datę losowania i to ostatnio robiliśmy, nie? Że mamy po prostu datę Tak. losowania. Ja tam jeszcze widziałem tam jakiegoś takiego małego komita. No i tak domyślam się, że teraz do każdego tak jakby tych modułów, w których nie mamy, trzeba zrobić tam klasę konfiguracyjną, utworzyć tam biny i dopiero będziemy później szli przez to, tak? Bo też nie Tak. chciałem właśnie wybiegać do przodu, bo jakbym zrobił źle, to wiesz, bez sensu trochę. Spoko, spoko. No dobra, no ale możemy pokodzić teraz, tak? No, możemy. Dobra, no to możesz ekranik wrzucić i polecimy z koksem. Czekaj, tylko Musimy po przerzucę prostu się. odpalać ten test i on będzie na czerwono i będziemy go robić zielonego, nie? I dodawać wszystkie te anotacje springowe. Czyli ja to jeszcze na innym kompie robiłem, to może chwilę potrwać. Spoko. Okej. Okay.
Bo już tak, wiesz, dodałem sobie kontroler ten do rest, bo rozumiem, że tutaj trzeba iść tak jakby od końca, nie? Że przynajmniej w tym drugim, że na początku muszę mieć zapytanie, żeby tam odpytać. O, tak, ale w sumie jak masz architekturę, o, gdzieś tutaj, no, właśnie tak. To pytanie, czy ten number generator, on potrzebuje w ogóle mieć endpoint restowy, nie? Okej. Okay. Bo użytkownik nawet nie... No nie będzie do niego uderzał, więc on w sumie może być... Tak. Więc tak naprawdę tylko kontrolery restowe będą miały number receiver i result announcer, nie? A reszta jest po prostu ukryta przed światem. Nikt nie musi tam bezpośrednio dobijać się do tego, nie? Więc nie każdy moduł będzie miał kontrolery. No, to nie potrzebne w takim wypadku, to stworzyłem. Okej, okay, czyli jeszcze machnę, żeby widzieć to. Ten kontroler by się przydał, jakbyśmy wyciągnęli ten moduł do osobnego mikroserwisu i byśmy chcieli zintegrować dwa mikroserwisy po reszcie, nie? To wtedy ten kontroler ma sens, no ale tutaj się one komunikują po Javie, więc nie trzeba resta wystawiać. To w sumie mogę usunąć, prawda, ten rest kontroler? To tak. Nie ma sensu. Możesz usunąć na razie. Widzisz, masz mój ekran, czy? Tak, widzę. Wszystko widzę ładnie. Halo? Halo? No? Słyszę cię. Wszystko dobrze. Halo? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? No, ja cię słyszę. A, okej, dobra. Dobra. A ty mnie słyszysz, czy nie? Czy to mi się coś zepsuło, bo ja ciebie nie słyszę. Raz. Raz. O, dobra. Nie wiem, podłączyłem ten monitor i przyłączył się głośnik na monitora, tu nie ma głośników, ale no dobra. Spoko. No to delete. Tak, to usuwamy i potrzebny nam będzie result checker. Tak, ale odpalałeś ten test? On przechodzi, czy jak to teraz wygląda? A, jeszcze pokazuję. Okay. On się chyba przycina, znaczy ten... No, jakiś error leci, nie? To na samym dole, o. Tylko musiałbyś kliknąć pewnie po lewej sobie, najłatwiej tak jest. To? Czy... Nie. Tam te niżej co się wykonało, nie? A, to, dobra. Tak, dobrze? Mhm. To. A tam coś z datami widziałem, że się wyskakuje. O, jeszcze raz. A, dobra, bo zwraca tego kloka dzisiejszego, a tu jest podany unexpected. Jest. A, by trzeba było zmienić albo kloka nadpisać, nie? Tak. Dobra, no to nadpiszmy tego kloka. No i to się robi tak, że po prostu w testach integracyjnych robi się klasę integration configuration, osobną, taką dla konfiguracji, nie? Czyli po prostu robimy sobie w plot to najlepiej. W plot, dobra. No i już integration configuration. No i możesz po prostu dać anotację test configuration, taka jest taka. Test configuration. Dobra, no i musimy tutaj po prostu napisać bina, który tego kloka, nie? Czyli clock, bin.
No ja bym go tutaj na sztywno ustawił, czyli tam jakieś, żeby ta funkcja zwracała kroka. Tą, która jest tam. A może będzie return po prostu. No. Tylko zobaczę sobie. Tu jest data 20. Możesz sobie z testów jednostkowych wziąć, bo tam tworzyliśmy takie kloki ustawione już na któryś czas, nie? A tak, 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 czekaj. No, jest na przykład tutaj, a nie, bo to jest local date time. Tak, on jest tak jakby w tym w klasie konfiguracji tutaj. To jest system UTC clock. No, ale w jakimś teście chyba tworzyliśmy clocka tak po prostu, nie? Właśnie wydaje mi się, że był gdzieś, ale... O, tu jest, tam był, fixed, clock fixed. No, chyba nawet jeszcze gdzieś jest inny ten. A nie, jest tylko raz, dobra. To stąd. Dobra, no to możesz wziąć te. Nawet te dwie linijki możesz wziąć w sumie. Bo się przydadzą. No i tutaj sobie ustawimy po prostu kloka na konkretny dzień, żeby zawsze testy integracyjne odpalały się jakby względem tego dnia, co nie? No, możesz się to jeszcze uprościć, nie? Czyli ta 15 linijka jest ta pusta niepotrzebna w ogóle. I jeszcze tego literna uprościć możesz. Żeby po prostu od razu zrobić, nie? Mogę po prostu. No tylko, no. Też IntelliJ ci podpowiadał jak coś, nie? Tam, że może to właśnie tak zrobić. No i tą pustą linijkę możesz usunąć w 17. Dobra. Dobra. Tylko datę bym zmienił, bo już tak chyba, że... No, ja bym zmienił na 2023 rok w ogóle. Z tego pierwszego było chyba, tak? Dobrze pamiętam, czy... Nie pamiętam też. Jest na 22. Dobra, to zmienimy na... No dobra, ustawię na dzisiaj tam, czyli na 19, a tu ustawię na 21. Spoko. Dobra, zobaczymy teraz. Powinno wszystko śmigać. Chociaż nie, bo jeszcze nie mamy wszystkiego. Bo teraz będziesz miał konflikt binów, nie? Bo masz w testach integracyjnych i w produkcyjnym kodzie masz bina o tej samej nazwie i tym samym typie. No i tutaj po prostu w tym testach konfiguracyjnych trzeba nadpisać go, nie? Żeby go nadpisać, tamtego bina, to byś potrzebował, ale zobacz, może to w sumie nie ma case'u. A nie, zadziałało. A, dobra, bo jest 20, a nie 12, dobra, to tam z moich błędów. No dobra, to jest git.
Czyli nie trzeba tego nadpisywać tych binów, bo użyliśmy anotacji test configuration. Jakbyśmy użyli zwykłej configuration, to by trzeba było nadpisać, nie? Ale użyliśmy test configuration, więc z automatu będzie brało bina w testach, które na to ma anotację, nie? Jeżeli będzie konflikt. Dobra, no i super, działa. No i teraz w sumie najlepiej było commita zrobić, póki to działa wszystko. I ogólnie możemy się też trochę tak przerzucić na takie działanie na tych, na branchach, nie? Żeby... Teraz robimy branche, ogólnie robimy branche, ale nie wiem, czy teraz master jest najbardziej aktualny, jaki jest. Znaczy teraz najbardziej aktualny jest ten step one integration tests. Tak. Ostatnio też, tak, bo ostatnio właśnie robiliśmy, merżowaliśmy tam całego tego mastera, no i odbiliśmy właśnie tworząc te testy, tam nie ma właśnie tych testów w tym branchu, bo ja też się przez chwilę na mainie, znaczy na tym masterze nie ma, bo teściowalnym przez chwilę zastanawiam się, co się dzieje. No dobra, no to możemy zrobić tak, że czekaj, na razie jeszcze nie rób żadnego brancha, tylko po prostu z tego step 1 integration test, jak wejdziemy sobie na GitHuba, wystawimy pull requesta i zmerżujemy, dobra? Dobra. Zrobisz to? Pokażesz mi, jak to się robi? Znaczy to po prostu wbijmy projekt na GitHubie, ten nasz. Okej. I tu masz, nawet ci odpowiada. No. A, to jest tutaj... chyba to ostatnio robiliśmy. Tak, robiliśmy to, ale no... No, jakoś komentować coś tutaj? Nie, po prostu zrób ten create pull request i ogólnie nie będę dawał okejki, bo już teraz daję ci okejkę, więc po prostu możesz zmerdżować, nie? Confirm. Dobra, super. No i teraz jak wejdziemy do IntelliJ'a, to przejdźmy sobie na mastera i spuluj najnowszą wersję mastera i... Czyli najpierw na mastera sobie przejdźmy. Teraz checkout. Checkout. Dobra. Checkout i teraz Ctrl T, żeby spulować właśnie. Albo tam jak wolisz, ale to po prostu jest to. I OK. To ci te commity wszystkie zrobi. No i teraz jesteśmy na branchu master i mamy już te zmiany, co nie? Po lewej, które nie są skomitowane, więc teraz znowu robimy brancha. I możemy to nazwać, bo chcemy zrobić sobie w końcu availability, więc możemy zrobić new branch i availability for integration test. I nazwy branchów się daje zawsze z małej, jak coś, nie? I daje się też takie podłogi. Availability. Chociaż to też zależy od firmy, ale zazwyczaj tak to widzę, widziałem, że wszyscy dają. Availability, stópka. For test, tak? Czy... No, for integration test. Dobra, no i git. No i teraz możesz zrobić commita na tym branchu. Ja też ci polecam zrobić sobie tego switcha na... Tam u góry masz switch to tool window na samej górze. Taki komunikat. No i po prawej masz switch. No i to będzie ci otwierać to po lewej. Teraz wszyscy tak robią, więc w sumie też warto, żebyś tak robił. I też sobie podzielić katalogi, czyli tam u góry masz takie cztery kwadraciki. No i może te dwie rzeczy zaznaczyć, jeszcze tą drugą. O, żebyś miał tak ładnie pokazane, co ty komitujesz, no nie? I tego targetu byśmy nie chcieli komitować, więc to możesz odznaczyć i ogólnie to by się przydało to jakoś dodać do gitignora. Możesz spróbować prawym na to nacisnąć teraz w sumie, czy da się to dodać git i zobacz, czy da się do gitignora dodać. Kurczę, nie da się. Nie, chyba nie można. Nie można, dobra. To na razie z komity tylko te integration testy. Integration configuration, bo chyba to dodaliśmy, nie? No. To spoko. No. I... A odpalisz właśnie gitignora, jak on wygląda u nas w projekcie? No i tu powinno właśnie był target, my chyba dodawaliśmy.
No właśnie, czyli on po prostu jeszcze cały czas jakieś tam pliki sobie śledzi, nie? Więc wcześniej zostały dodane, więc jak tutaj nawet jest w Gitignorze target, no ale one zostały dodane do Gita wcześniej, żeby były śledzone. I on jakby ignoruje to, że tutaj w tym Gitignorze są target. No bo on innych plików nie chce komitować, tylko niektóre, co nie? Zazwyczaj. Nie chce całego folderu, więc to działa ogólnie, ale. Te, które wleciały wcześniej, tam Tak. chcę aktualizować. No i dałoby się to jakoś ograć jakimś takim git resetem, żeby on to zresetował w końcu. No ale dobra, to już na razie możemy zostawić jak jest. Dobra, idziemy do tego testu. Bo chcielibyśmy. To już zrobiliśmy, spoko. Kolejny step zrobić, nie? Czyli udało nam się, super. Ktoś podał te liczby i dostał info, kiedy ma przyjść i tak dalej. I teraz step drugi, czyli właśnie sytuacja, w której no musi się zdarzyć cała magia, co nie? Czyli, że muszą zostać wygenerowane wygrane liczby i też musi być result checker odpalony, żeby porównał, kto wygrał, kto przegrał, co nie? No, ale tym drugim krokiem jest po prostu to, że system wygeneruje nam wygrane liczby. I powinniśmy ten test integracyjny zatrzymać na tyle, aż te liczby zostaną wygenerowane, co nie? Czyli powiedzmy, jeżeli to byłby tydzień, no to tydzień, nie? No ale nikt nie będzie czekał tygodnia w testach integracyjnych. Też ciężko skonfigurować kloka, żeby tak sobie go przeciągnąć. Dlatego się robi tak, że z schedulera, który będziemy mieć, bo to scheduler będzie generował, nie? Te wygrane liczby raz na tydzień, to my sobie w testach integracyjnych nadpiszemy, żeby on się odpalał co 2 sekundy, nie? Czyli żeby nam po uruchomieniu testów integracyjnych 2 sekundy minęły i on już wygenerował i żeby test integracyjny poczekał, no nie? Żeby było tak, że co sekundę na przykład sprawdza, czy już są wygenerowane. Jeżeli są, no to dopiero puszczę go dalej. No i najlepszym rozwiązaniem nie jest używanie właśnie thread sleep na przykład, że ubijamy po prostu wątek czy coś, tylko jest specjalna biblioteka, awaitility. No i w sumie ci zaraz podam może na czacie, jak sobie ją podpiąć. Czekaj, czekaj, gdzie jest awaitility? Znajdę. Nie spoko. No, teraz miałem jeszcze zajęcia w szkole, właśnie mieliśmy testy jednostkowe i zamiast tam when given then było triple A, tylko nie pamiętam jak to szło. Assign, act, assert. O, coś takiego, tak. No to wiesz, to jest tylko nazwa, nie? No. Dobra. Żeby używać awaitability testów. To fajnie, że masz też na studiach to. No właśnie, ja sobie poszedłem na specjalizację baz danych. Właśnie ze względu na to, że ona jest taka bardziej praktyczna, bo i tak kończysz pisząc aplikację tam webową zazwyczaj. Można tam jakąś mobilną, ale to nie wszyscy chcą. No ale jest bardzo spoko, bo programowanie mobilne jest takie, że przychodzisz w sumie pierwsze pół roku, to jest wybieranie tematu i promotora i tyle. Tyle wystarczy zrobić. A później temat no i tak możesz zmienić. No, a na bazach danych właśnie też dużo właśnie takich, no w miarę normalnych tych programistów to nazwijmy i no i oni no robią jakieś tam właśnie zajęcia, też właśnie jakieś takie testy pokazywali nam jednostkowe, integracyjne, jakieś takie, co Fajnie. prawda proste, ale no to uważam, że to jest spoko. A gdzie ty jesteś na studiach? Na jakiej uczelni? Japońska. Jak? Polsko-Japońska Akademia A, Technik. Piatk. Tak. Piatk. A który semestr? Ósmy. Znaczy siódmy, teraz siódmy, bo wiesz, ja jestem na zaocznych. A. To jest no przedostatni w sumie semestr. Bo tam zazwyczaj są chyba 3,5 roku, ale tutaj chyba właśnie ze względu na to, że są zaoczne, no to pół roku dłużej. No. Tam trochę lepiej rozbijają przedmioty. Dobra, i chyba Czaję. wyciągnęło.
Świeci na czerwono? Tutaj. Nie wiem, dlaczego Spring Maven Boot plugin. O, no dobra, no ale to widocznie jakiś IntelliJ-owy błąd. Dobra, i teraz w tym stepie drugim właśnie możemy sobie już użyć to, nie? Czyli ta biblioteka ma taką metodę await. Możesz sobie napisać await. I właśnie metodkę, jakby wywołanie jej. Await. No i możesz sobie importować. I to jest 4.2.0, no, utility. To, no. No i teraz tutaj się właśnie po kropce pisze taką instrukcję, nie? Że ustawiasz sobie at most na początku, czyli ile chcesz maksymalnie czekać, bo to może być taka sytuacja, że ten test integracyjny mógłby działać w nieskończoność, gdybyśmy czekali w nieskończoność, nie? Więc warto zawsze ustawić sobie, że na przykład 10 sekund maksymalnie, nie? To jest w nanosekundach, czy w sekundach, czy... Jak dasz przecinek, to ustawiasz time unit. Czyli time unit, będziesz miał taką klasę. Sekundki. No i sekundki. No i teraz mamy takie zabezpieczenie, że to by się nie działo, to 10 sekund max. No i po kropce dalej piszesz sobie, co ma robić. Nie? No i tutaj też się ustawia coś takiego jak pull interval, czyli pull interval, czyli chodzi o to, żeby wywoływać to sprawdzanie co sekundę, nie? Czyli przez 10 sekund co sekundę będziemy sprawdzać jakiś warunek, który jak się spełni, to przestanie czekać już, nie? Zaraz dojdziemy do tego, no ale tutaj możesz ustawić właśnie, że co sekundę, nie? Tak samo jak tamto, tak naprawdę. Dobra. No. I teraz w ostatniej kropce właśnie, o fajnie, że zrobiłeś, jest until, czyli tu już dajemy warunek, kiedy ma przestać czekać, nie? Czyli co ma się spełnić, jaki warunek, żeby on przestał czekać. No i musimy się zastanowić, jaki warunek będzie właśnie najlepszy, nie? W tym przypadku. Until po prostu, funkcja. I tu się po prostu lambda pisze, nie? Czyli wywołujesz jakąś metodę, dopóki co sekundę ona się będzie wywoływać. I będziemy po prostu sprawdzać, czy już się spełniła. A jeżeli się spełni, no to kończymy to. A tu mamy krok, który ma sprawdzić, czy liczby się wygenerowały, co nie? System ma wygenerować wygrane liczby. Więc... Dobra, musimy coś tam... W sumie to lambda bez argumentowania, bo tutaj co byśmy tutaj za argument? No, może dać bez argumentu. No i coś, jakiś tutaj warunek, nie? Znaczy, muszą się wygenerować liczby, tak? Czyli tam... Jaki moduł za to odpowiada? To jest nam, no, number generator. Za generowanie liczb odpowiada. Number generator. No, no dokładnie. Ale tutaj mam teraz tworzyć obiekt, czy... No właśnie, to już Spring ci tworzy te biny, nie? Więc number generator, jak otworzysz sobie ten moduł, to tam on ma fasadę i konfigurację powinien mieć, nie? Życie. Chyba tak. No. Tak, i no teraz, o, nawet mamy go już zrobionego, tak, jako bina. To właśnie to zrobiłem, wiesz, i zrobiłem ten HTTP, znaczy ten restowy kontrolny, nie? Dobra, to spoko, no to tutaj fajnie, że to zrobiłeś i ten... Co ta fasada właściwie ma jeszcze za funkcję? No bo jak już masz dostęp do niego, to... A dobra, to najpierw autowire ten możesz sobie na samej górze wstrzyknąć. No i tutaj w testach jest dozwolone, żeby sobie przez pole wstrzykiwać. A najlepiej jest przez konstruktor, tak? Czy przez, W kodzie produkcyjnym przez konstruktor, bo żeby ograniczyć właśnie jakieś błędy, że ktoś przez pole wstrzyknie albo coś tam później przez konstruktor się nadpisze i tak dalej, ale w testach integracyjnych i ogólnie w testach masz pełną kontrolę nad tym, nie? I najwyżej test nie przejdzie, jakby coś się nie wstrzyknęło, a w kodzie produkcyjnym to powoduje więcej problemów, więc tutaj się przyjęło, że po prostu dajesz sobie auto-wired i tyle, nie? I to ci działa. No i tutaj możesz sobie wywoływać metody tej fasady, no ale pytanie, jaka metoda i co? Co ma się spełnić, nie? Czy no dopóki nie otrzymamy numerów, tak, z tej metody. No właśnie, ale czy ten generate winning numbers, on tylko pobiera liczby, czy też je generuje? No bo nie chcemy generować co sekundy nowych liczb, chcemy tylko to zrobić raz, nie? Czyli scheduler powinien generować właściwie te liczby co 2 sekundy, tak będziemy mieć ustawione, ale możemy ustawić, że raz na 10 sekund będzie generował, nie?
I generowanie powinno być jedno, a odpytywanie o stan, czyli że już zostały wygenerowane, no to może być setki razy, co nie? Tylko że chodzi o to, żeby nie generować za każdym razem, nowych, jak chcemy klików pobrać tylko. Więc na razie nie mamy w fasadzie takiej metody, która by nam tylko pobierała stan i fajnie by było ją dodać, nie? Do fasady. Bo na razie mamy tylko generowanie, nie? Tak. Jak wygeneruje, to zwróci, no ale generate różni się od tylko pobierania stanu. Chyba się zaśmiał, bo nie wiem, co zrobić. Znaczy, zrobić metodę, tak, która pobiera stan, ale... Tak, która, w sumie metodę, która pobierze nam wygrane liczby na ostatnie losowanie. Ale to nie powinniśmy mieć jakiejś bazy danych do tego podpiętej i... No tak. Ale to właśnie teraz wychodzi, nie? Że brakuje tak nam tego. Na etapie testów jednostkowych nie wyszło to, ale tutaj już nam wychodzi, nie? Czyli byśmy chcieli mieć... Retrieve może winning numbers for date, nie? I po prostu ktoś może jako argument podać, jaka data go interesuje. Chodzi o to, żeby mieć też taką historię przeglądania, wiesz, wygranych liczb, na przykład ktoś chce przed 3 miesięcy mieć, nie? Tak, info, tak, jakie były. Ja też właśnie nad tym myślałem właśnie, żeby nawet, nie wiem, czy zmodyfikować właśnie to winning numbers DTO, żeby on też trzymał datę na przykład tego losowania. Tak, no, to jest dobra myśl. Właściwie to właśnie jak będziemy robić zapis do bazy i odczyt, no to się zrobi obiekt, który będzie miał to, nie? No, czyli tutaj byśmy musieli jakoś pobrać te by date, nie? Czyli no, na pewno potrzebujemy repozytorium, musimy w ogóle zapisać wcześniej te liczby po wygenerowaniu ich pewnie. Dobra, to musimy stworzyć na pewno interfejs, tak? To będzie numbers. Number generator repository, czy winning number? Ja bym do winning number repository. Nawet możesz dać bez eski, nie? Że winning number po prostu. Jak już masz inne takie, chociaż masz DTO winning numbers, to masz winning number. Szybko z... I tutaj też implementujemy tą NoSQL-ową bazę danych, tą Mongo? Tak, czyli... tak. No finalnie te testy integracyjne będą ci się wywalać, nie? Że nie masz implementacji repozytorii, więc ty musisz extends się robiło, nie? A, bo tak. I Mongo repozytorii. Gdzie mógłbym sobie tak doczytać, bo właśnie ja z tymi bazami NoSQL-owymi miałem tak bardzo mało do czynienia, w sumie tak można powiedzieć, że w ogóle. Jakąś taką... Najlepiej, wiesz, w praktyce, nie? Czyli robisz sobie jakiś tutorial Spring Bootowy, Spring Data, MongoDB i tam masz te podstawy najważniejsze, nie? Czyli właśnie jak zextendować, jak działają te. Bo Spring Data ogólnie i dla baz NoSQL i SQL, czyli JPA całe, to działa tak samo, no bo on generuje tylko sobie jakieś tam metodki, nie? Więc Spring Data jest wspólne dla każdej bazy. No tylko te Mongo repository się różni tym, że nawet tym zapisem tutaj się jest to samo, nie? Co w JPA byś miał. Będzie się różnić tylko na przykład adnotacją document, nie? A nie entity. I jakimiś tam innymi adnotacjami, więc tylko tyle, ale użyjemy sobie takich najpotrzebniejszych, więc nie będziesz musiał tam doczytywać. Dobra, i pytanie teraz, czy ten obiekt, który chcesz zapisać, jest dobry, nie? Właśnie ty chcesz zapisać DTO. No właśnie, nie za bardzo. No nie za bardzo, nie? Tak, więc musisz stworzyć nowy obiekt, w sumie, który będzie taką encją bazodanową, nie? Żeby nie zapisywać DTO do bazy. DAO, tak? Czy... Po prostu obiekt. A, okej, okay. Czyli winning numbers, tak? No, winning numbers może być, no. To DAO, to... No to jest... w sumie jakieś takie wzorce właśnie, DAO i DTO, tak? Tak, no i masz jeszcze repozytory, nie? Czyli
możesz albo zrobić DAO, albo repozytorii, ale to się sprowadza do tego samego, tylko że jest trochę inna nazwa. I w DAO, DAO to jest taki obiekt, który ma w sobie jakieś zapytania, jakieś querysy na przykład porobione, a repozytorii no to jest właśnie, że przez interfejs sobie to wszystko wstrzykujesz, nie? Że nie masz jakiegoś obiektu, który ma dostęp do bazy. Tak się kiedyś właściwie robiło. I to było też takie... Nie było tego interfejsu, takiego Winning Number Repository, gdzie mogłeś sobie to fajnie wstrzykiwać, wszystko robić, nie? Więc wymyślili takie repository. Dobra, no i tutaj co chcemy mieć w tej bazie? No, na pewno ten ID, tylko robimy ID-ka tym haszem? Możesz po prostu stringa robić. String ID, no i adnotacja ID, nie? No możesz po prostu ID, no bo nie potrzebujesz tego dopisywać, bo masz taką klasę, nie? No dobra. No i adnotacja ID nad tym z Mongo. To jest duże, nie? ID. Spring data to pierwsze, co masz. Dobra. Spoko. I jeszcze potrzebujemy na pewno te wygrane liczby mieć, nie? W jakimś tam secie. I też datę. No bo później po tej dacie będziemy chcieli pobierać jakiś tam zestaw tych pobranych. Nie wiem, czy my tutaj seta robiliśmy, czy listę, no, ale to zaraz mieliśmy wyjdzie. Listę. No to możesz na listę ustawić, no. I robimy tą datę? Chyba tak. 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 To i tak by ci wyszło, nie? Że potrzebujesz tego. Dobra. Nice. Aha, i jeszcze anotacja document, nie? Nad klasą. Żeby on to wiedział. Dobra, super. No i teraz jak wrócimy do repozytorium, no to na pewno będziemy potrzebować metodę find by draw date, nie? Tak, tutaj repozytory rozumiem, tak? Czy... No. Będzie pojedynczy obiekt, czyli winning. By... Dokument po prostu? Find by... Czy może date? No, by date, nie? Bo ty miałeś tam date. Tak, find by date. Tak, to się tak samo nazywa jak w tym obiekcie? Powinno. Find by date. No, jest dobrze. Spoko. Tylko to bym zrobił tak, że ten winning numbers, bo find może znaleźć lub nie znaleźć, nie? Więc fajnie by to było optionalem opakować jeszcze. A, dobra. No, dobra. Dlaczego on to świeci? Aha, bo argumentu nie dałeś, to do tego świeci się pewnie. A, o, tak. Never used, tylko to ci krzyczy. No i dobra, i tego save'a dostali za free, nie? Ze Spring Data, więc żeby zrobić finda, to najpierw trzeba zrobić save'a. Więc najpierw save, jak właśnie tutaj się uda wygenerować. Czekajcie, to zmienię w końcu, czy... O, no i wszystko git teraz tak. Jest. I tutaj będzie...
Czy, Znaczy ID nie musisz dawać. Ja bym jeszcze zrobił tak, że Winning Numbers jakimś builderkiem opakował, żebyś nie musiał przez nie tego robić. Czyli ten Winning Numbers jeszcze tam adnotacja builder z Lomboka. Tak. Przynajmniej na razie. Może to później zmienimy. Builder i też możesz dać adnotację data, nie? Małpka data. No to, to są wszystkie setery i gettery, prawda? Tak. No i equals i hashcode jeszcze, nie? No, musisz wywołać ten builder, nie? Najpierw. O, elegancko. No i tutaj podajesz, nie? Że te wygrane i po kropce to się daje. No, dawno nie korzystałem z orki. Tak. Znaczy przed buildem. Przed build, masz builder, o i tu no. No i no ID, znaczy ID tutaj nie musisz dawać, bo... On samo się podaje tam jakoś? Tak, jak nic, jak nic nie podasz, to ci MongoDB samo to wygeneruje, bo oznaczyłeś tylko ID, nie? Dobra. Musisz tutaj podać tylko te dwa pola. Czyli local.date local.date.now, tak? No właśnie, a czy to jest dobra data? Bo tutaj masz... Pewnie z kloka trzeba. No, trzeba by wiedzieć, jaka jest data losowania następna, nie? Bo ty generujesz te liczby na następną datę losowania. Mhm. Najpierw, co nie? Czyli masz wygenerowane liczby, ale teraz chcesz je zapisać do bazy, więc powinieneś się zapisać wtedy, kiedy do którego losowania wygenerowałeś te liczby, nie? No i teraz jest tak, że ten moduł, on w ogóle nie ma w sobie tego, kiedy jest następna data losowania, więc powinien się odwołać do innego modułu, który ma tą wiedzę, nie? Czyli mamy taki moduł u nas? W projekcie, który... No, to receiver na pewno ma tam daty. No tak, ale jest jeszcze jeden moduł taki, nawet chyba lepszy pod tym względem. Może sobie nawet architekturę odpalić. Też nie. Nie? O. Odpal sobie architekturę. Ten diagram, co mieliśmy. To w projekcie masz, nie? No tak, tak, widzę. Mam, wiesz, na drugim monitorze właśnie patrzę. Co najlepiej odpowiada za... Draw date generator. No, to najlepiej by było z niego skorzystać, no bo to on jest takim guru i on wie, kiedy są te daty losowania, więc jeśli wypalisz fasadę draw date generatora, to zobaczymy, czy w ogóle jest taka metoda dostępna w fasadzie, nie? Bo to przez fasadę byś musiał się dostać. O, generate next draw date. No on ci tutaj wygeneruje... No, no to następne głosowanie. No tak, względem dzisiaj, nie? Tak. Raczej, chociaż masz tutaj ticket created at, więc podaje się jako argument jakąś datę w sumie? No tak, bo to była chyba data... czekaj. A, czaję, czyli po prostu ktoś podaje datę i względem tej daty nam generuje... Tak. Dobra, no to spoko, no to fajnie właśnie, bo tak byśmy chcieli to zrobić. Czyli na przykład generowanie będzie dzisiaj, no to względem dzisiaj wygeneruj mi datę następnego losowania, co nie? To może zamknę. Czyli tutaj musimy... Musisz w ogóle wstrzyknąć fasadę, nie? Private. Ogólnie też powinieneś wszędzie dawać private final, nie? Okej, dobra. To taka dobra praktyka. Tylko teraz musimy to od razu... No dobra, tak trzeba by było. No i możesz dać po prostu adnotację z Lomboka all arcs. Constructor. I usunąć ten konstruktor, co był wcześniej, nie? Dobra, no i git, masz. Tylko nie robimy tutaj takiego węża, nie? Że na zasadzie, że bierzemy sobie teraz tutaj sobie pobiorę od razu tą datę, nie? Tak, no. Najczyściej by to było tak zrobić. Kropka.
A, dobra. A co by się to działo, gdyby byś wywołał tą metodę generate next draw date i ona by ci zwróciła null? Jest Nie taka mogę to możliwość? zrobić. Wydaje mi się, że nie. No, a zobacz ten Znaczy, poczekaj już. tutaj. Na pewno zawsze zwracasz jakiś obiekt, nie? Tutaj. Tak. Tu masz. Zawsze coś zwracasz, no nie? Ale ty jakby tak, jakby to kodził ktoś inny, to byś nie miał tej pewności ogólnie. Mógłbyś sobie przyjść, poczytać jego kod, ale byś nie miał czasu, żeby czytać jego kod. Więc tak czy siak, zawsze jak się integrujesz, czy to jest właśnie kod innego programisty, czy no też twój, to To warto sobie opcjonalne? zrobić, czy warto po prostu nawet otestować to, nie? Taką sytuację, bo po prostu chodzi o to, że w testach jednostkowych powinieneś mieć taką sytuację, że jeżeli, bo wiesz, tam Mockito się używa, nie? W Wiem. testach jednostkowych. No i byś musiał zrobić tak, że when generate next draw date zwróci ci draw data równego 0 na przykład, to co się zadzieje, nie? Musiałbyś takie coś przewidzieć i mieć test na to. No i w tej sytuacji poleci ci zawsze null pointer, bo jak to zwróci nula, to będzie null pointer. I to się dzieje tylko dlatego, że masz taki ciąg ten wywołań, nie? Dlatego lepiej to rozdzielić, na przykład, że masz draw date generator facade, wywołanie metody, to ci zwraca DTO i dopiero później z tego DTO bierzesz, nie? Dobra. Jest o wiele bezpieczniej. Draw date DTO. Nie, bo zawsze jak masz DTO, to jest jakieś niebezpieczeństwo, że coś z tym DTO jest nie tak, nie? Bo ktoś mógł coś tam pokićkać. Nie ufamy Jakby, nikomu. tak, nie spełnić kontraktu, nie? Mimo, że to nawet ty pisałeś, no ale. Corner case'y zawsze mogą wystąpić. No i tutaj masz. Draw date. No wiesz, chodzi o samą operację, o właśnie pobieranie tego po kropce, nie? Czyli draw date, kropka, draw date. Po prostu tutaj byś musiał zrobić nawet ifa, że po prostu wiesz, jakbyś napisał test jednostkowy, no to żeby obsłużyć tą sytuację, że kiedy jest 0, no to by po prostu było if drawDate.drawDate równy 0, no to coś tam się powinno zadziać, nie? Chodzi o to, żeby to obsłużyć, bo jak teraz tak czy siak będzie 0, no to przekażesz tego 0 dalej, nie? Czyli do bazy danych będziesz chciał zapisać 0. I to też nie jest wtedy dobre. No ale to po prostu testy, jak dopiszesz, to ci to wyjdzie i sobie wtedy to obgadamy. No i dobra, czyli zakładamy, że wszystko jest git. Taki happy path. I coś jeszcze oprócz tej daty zapisujemy? Przynajmniej jeszcze zapisujemy numery, winning numbers. Tylko, No. że to musimy teraz przerzucić wyżej. Czemu? A nie. Dobra, nieważne, nic, bo tutaj już zwracam dit, no nieważne. Są winning numbers. Jeszcze sformatowałbym kodzik. No i tego builda też możesz. No i dobra, i git. Nie masz zapisywania, super, nie? No i jak już to zapisałeś, no to w tej drugiej metodzie już możesz to odczytać, więc jest połowa sukcesu. Już takie. Tu jest o wiele łatwiejsza robota. No i to ci zwraca optionala. Najszybciej zawsze sobie przypisać to do zmiennej, nie? Żeby od razu, jak sobie zrobić ten skrót Ctrl-Alt-V. Ja tak zawsze robię, że po prostu. O, tylko nie znam chyba kontrol Alt V. No, jak variable, nie? I przypisz całe to wszystko. To? Tak. No, no. A, okej, dobra. O. O, to No i to tu. ci daje od razu typ, jaki jest zwracany z tej metody, i możesz sobie od razu zmienić nazwę, nie? Tej zmiennej. Czyli to były pewnie jakieś winning numbers. No nie, no ale to też może być taka sytuacja, że widzisz, że jest optional, nie? Czyli jakiś problem. No
No i po prostu chodzi o to, że jak nie znajdzie ci, no to fajnie byś, jakbyś zwrócił po prostu pusty obiekt, nie? Że nie znalazł, że jakby pusty obiekt z numbersami. Czyli na dobrą sprawę jesteś to zrobić w jednej linijce, bo optional, jak na tym typie optional jesteś w stanie robić jakieś operacje, na przykład or else, nie? Jest coś takiego. Mm-hmm. Więc jak sobie weźmiesz winning numbers or else, zaraz, no. Czyli winning, return winning numbers or else. No i to możesz albo zwrócić właśnie, znaczy teraz jeszcze rozpakowujesz tego optionala, nie? Bo ty finalnie chcesz zwrócić DTO, więc i tak będziesz musiał później zrobić mapowanie, ale w ten sposób możesz sobie obsłużyć tą sytuację, że nie znalazło tej daty, tych liczb na tej daty, które ktoś, na tą datę, którą ktoś podał, nie? Może być taka sytuacja. No i wtedy po prostu możesz mu zwrócić po prostu pusty obiekt. To po prostu new in numbers, czy? No, można tak zrobić, nie? Najprościej na świecie. I tutaj jakimiś nulami to wypełnić, czy po prostu numerami, które są empty, nie? Konstruktorze. Tak, tylko że to w sumie możesz skorzystać też z tego buildera, który tam... A, dobra. To wtedy bez new i bez tego. No i tutaj w builderze możesz podać ten. Nie musisz nic podawać, tylko ten winning number, żebyś miał pewność, że nadpisałeś, że winning numbers to jest empty, nie? Najlepiej empty. A, no. Spoko. No i teraz ci tylko krzyczy, że zwracasz obiekt, że masz returna na tym, nie? Musisz to jeszcze przeparsować na DTO. To zmieniłeś? A, tutaj się zmieniło. No nie, to tak nie może być, nie? Musisz to niestety ręcznie opakować. Czyli usuń tego returna, przypisz to sobie do zmiennej i tą zmienną wpakuj do DTO. To jest mapowanie, nie? Powinieneś mieć po prostu mapera do tego napisanego, żeby za każdym razem nie pisać tych mapowań. Wink numbers. No zobacz, jak masz u góry. Masz u góry dokładnie tą samą sytuację, nie? Że masz u góry metodzie, że masz return new winning numbers DTO i wpakowujesz winning numbers do środka. Nie, poczekaj, co ja robię? Nie, no dobrze robiłeś. On chce tutaj listę, a my mu podajemy. Tu musi chyba coś. No czekaj, czemu to nie działa? Powinno działać. Bo tutaj przyjmuje ten listę, znaczy powinien przyjąć listę ten. Aha, dobra, czaję. No to w sumie masz prostą robotę, bo wystarczy, że zrobisz... Aha, bo to jest to, okej. Okay. No, to trzeba rozbić to na dwa kroki, nie?
Nie, czekaj, bo chyba się zgubiłem. Spoko, no to sobie na piechotę już sobie ten, na spokojnie sam dopiszesz. Ja ci teraz na czacie wyślę kodzik, jeżeli chodzi o ten test integracyjny tam z tym await, nie? Możesz sobie odpalić teraz, to dobra, to weź sobie to, weź to sobie skopiuj. To jest z innego projektu, innej osoby, do tego doszliśmy, nie? I chodzi o to, że możesz spróbować właśnie dojść do tego z etapu, żeby test jednostkowy przechodził, ale żeby właśnie miał ten deseń, nie? Czyli mamy praktycznie wszystko to samo, oprócz tego warunku, który jest wywoływany, nie? Jest metoda retrieve, no u nas to jest bardzo podobnie. O, nie, tylko jest tam trochę inna nazwa fasady była. Ale finalnie chcemy, żeby po prostu ten test przechodził i żeby właśnie sprawdzał ten warunek, nie? Dopóki on się spełni, nie spełnił, no to żeby wywoływał co sekundę, a tu jest... To jest generate numbers, rozumiem, tak? To. Właśnie to jest ta druga, co teraz napisałeś, nie? Dobra. No i dobra, i w takim razie na razie się z tym zostawiam, za tydzień będziemy się widzieć i będziemy lecieć dalej, nie? Z koksem. Spoko, dobra. To ja tego sobie zaraz poprzyklejam i... No spokojnie. I kończymy, rozumiem, tak? Tak. Dzięki za dziś. Dobra. Do następnego. Na razie. Okay. Na razie, hej.